Dzień dobry wszystkim w dzisiejszym spotkaniu Kawa u Tatiany. Dzisiaj i ci, którzy są na żywo, i ci, którzy będą potem oglądać transmisję, retransmisję to się chyba nazywa, nagranie, to będą mieli ten fragment takiego luzu, pitu, pitu, bo chcę powiedzieć o kilku ogłoszeniach, które być może interesują ciebie, jeśli jesteś tylko na YouTubie albo tylko na Facebooku. Czasami będę się też odnosić, jak zawsze, do komentarzy, bo jest ich mnóstwo i to jest taka interakcja niezbędna dla mnie, żeby kawa była kawą. Aż się zastanawiam, co my zrobimy, jak to pójdzie w formę podcastową. No, trzeba będzie znaleźć inne różne metody. O, Monia pisze, że 5:09 wstawała, Górze Gdynia po Gorze pozdrawia. Monia, wszyscy jesteście już prawie, widzę, w nastrojach majówkowych. To chyba dobrze wybrałam ten temat i też tak się starałam, żeby on był refleksyjny, ważny, ale jednak nie taki niezamykający. No dobra, nie będę już mówić, jaki temat. Kilka ogłoszeń bardzo istotnych dla mojej kochanej społeczności kawowej, ale też tej, która staje się społecznością kawową, bo ogląda potem nagrania. Pierwsza ważna... O, Monia od rana morduje. Proszę bardzo, Patrycja, wy tutaj gadajcie w komentarzach, a ja teraz dam kilka ogłoszeń parafialnych. Ewa pije jeszcze kawę z ogrodu, to jakbyście nie wiedzieli. Ja piję tutaj z mojego biura w podziemiu, dlatego że tutaj piję, to mam te lampy, które mi świecą w oczka, bo na górze rodzina. Cześć Tomek, cześć Monia. Na górze rodzina nie pozwala mi robić live'a w kuchni dzisiaj, bo jedzą śniadanie. Dobrze, priorytety to priorytety. Słuchajcie, pierwsze bardzo ważne ogłoszenie. Bardzo ważne ogłoszenie, bo pytacie najczęściej w wiadomościach w Instagramie, choć powtarzam, że ja rzadko tam zaglądam. Wiem, że powinnam jako trend Instagram i tak dalej, ale powiedziałam to jakiś czas temu i powtórzę raz jeszcze, nie mam żadnych inspiracji, żeby być mistrzem świata od social mediów. Nie mam tych inspiracji, nie jestem mistrzem świata od social mediów. W ogóle nie jestem od niczego mistrzem świata, ale w tym nawet nie chcę być jakaś bardzo dobra. Jestem dobra w paru innych rzeczach, między innymi jestem dobra w tym budowaniu poczucia własnej wartości, wzmacnianiu innych, pomaganiu im osiągania swoich autentycznych życiowych jakichś celów. Jestem też dobra w pomaganiu ludziom w wychodzeniu w trudności, ale nie w social mediach, więc nie stosuję tej zasady, że zawsze wchodzę w wiadomości i czytam wszystkie wiadomości. Zwariowałabym, nie miałabym wtedy w ogóle czasu dla siebie i na życie, a o tym też dzisiaj będzie w temacie, na temat. Dzisiaj też będzie, tak, na Messengerze w ogóle nie czytam, zgadza się, absolutnie. Czytam wiadomości w komentarzach. To jest informacja dla każdego, kto chciałby się ze mną skomunikować. Jest skrzynka mailowa, którą macie podaną na Instagramie pod postem, jak być gościem u mnie na kawie, a ja ją mogę tutaj ustnie przypomnieć, bo jest bardzo prosta, a jak się pojawi Daria lub Agata, to poproszę, żeby jeszcze dopisały. To jest skrzynka kawa@tatianamp.pl. I tamtą skrzynkę czytam. Na tę skrzynkę można też wysyłać kawałek swojej historii z chęcią wzięcia udziału w kawie albo zainspirować mnie jakimś tematem do kolejnych kaw. No i oczywiście zawsze czytam komentarze na Instagramie. Zdecydowanie często staram się odpowiadać, wyciągam z nich jakieś wnioski do kolejnych kaw. No ale pytacie mnie w wiadomościach, które czasami moje dziewczyny tak zbierają w całość i alergia, o, będę kichać, nie? I dziewczyny mi, o jest, Agata przypomniała, macie teraz w komentarzu, te z Was, które jesteście na żywo, YouTube i Facebook, dostanie to później w komentarzu swoim, kawa@tatianamp.pl, to jest skrzynka kontaktu ze mną w projekcie Kawa, gdzie można po pierwsze zgłosić swój udział, chęć wzięcia udziału w kawie, można też zgłosić jakieś swoje pomysły, tematy, jak to zrobić konkretnie. Post na Instagramie o tym mówi bardzo dokładnie. Ale teraz dobra, jest bardzo dużo pytań o to, co dalej, czy jeszcze są jakieś, czy przyjmuję, czy są sesje indywidualne, ponieważ jest trochę nowych kawowiczów i kawowiczek, powiem tak. Mam w tej chwili, prowadzę sesje indywidualnych, tylko sesje coachingowo-mentoringowe. Na inne nie mam po prostu czasu. Niebawem nie mam przestrzeni, bo denerwuje mnie ten zwrot ostatnio, bo wszyscy muszą mieć przestrzeń. Ja muszę mieć przestrzeń, żeby kawę postawić. To muszę mieć tutaj do tego przestrzeń, a przestrzeń jest już totalnie nadużywane, to sformułowanie. Jednak sobie trochę zmniejszę, bo mnie to po prostu doprowadzi do szału. To... O, teraz zrobiłam... Czekajcie, czekajcie. My tu możemy przejść jakieś inne jeszcze fazy. No zobaczcie, jest cieplej, nie? Nie wiem, czy to jest fajnie, czy nie fajnie, ale... Tak jakoś zrobiło się kameralnie. No więc, kochane,
Kochani, nie przyjmuję indywidualnie, ale, i to jest ważna rzecz, jeśli jesteś posiadaczką kursu Kobieta Wysokowartościowa i jesteś także stałą obserwatorką, uczestniczką kaw, to jesteś też zapisana na mój newsletter, to będziesz dostawała w maju kilka ciekawych wiadomości. Pierwsza sprawa to ruszy dodatkowa tura pakietów Pro do kobiety wysokowartościowej. Teraz nie ma takiej możliwości, żeby kupić pakiet Pro, bo były pozapisywane dziewczyny z poprzednich. Ja też potrzebowałam przerwy a propos przebodźcowania. Nie byłam w stanie prowadzić tych warsztatów non-stop. Po prostu nie chciałam tego robić. Chciałam mieć też czas na inne rzeczy. Nie przestrzeń, zauważcie. Natomiast na pewno w maju ruszy krótka będzie taka transza, będziecie dostaniecie informację, że można znowu się zapisać na pakiet Pro kursu Kobieta Wysokowartościowa. Rozważam, czy można update'ować pakiet z pakietu podstawowego Basic do Pro z tego powodu, że będą też wreszcie, Kasia, słuchaj, Kasia adwokat, bo pytałaś o to, dziewczyny, które są u mnie klientkami w mentoringu też nie spuchają. Tak, będą takie grupy mastermind, to będą takie grupy warsztatowe, które już mają za sobą kobietę i mają pakiet Pro. To jest bardzo istotne, bo to nie będą grupy dla niezaawansowanych, czyli tam nie będę mówiła podstawowych rzeczy o przekonaniach, które macie bardzo dobrze opisane w kursie, tylko tam już będziemy pracować i to głównie w obszarze życie zawodowe. Więc jeśli jesteś moją kursantką, w dodatku jesteś kursantką Pro, o, Monika też czeka, jesteś moją kursantką Pro, byłaś na moich warsztatach i jesteś też część z Was, bo to nie jest warunek konieczny, jest moją klientką, spodziewaj się, bo dostaniecie informację o tym, że wystartuje nabór do specjalnych spotkań warsztatowych ze mną. To będzie taki program, w którym będzie tych spotkań co najmniej 3, a rozważam 3-4. Na razie piszę program, żeby to... Cześć Kasiu, cieszę się, trzymamy za Ciebie kciuki w sądzie. Piszę program, żeby się upewnić, że wszystko to, co zgłaszałyście, jesteśmy w stanie przerobić. I to będzie dla dziewczyn, które są skupione przede wszystkim na rozwoju zawodowym. Dobra, tyle z ogłoszeń parafiarnych. O pakietach propowiedziałam, o wszystkim powiedziałam. YouTube już tutaj w ogóle nieprzyzwyczajony do kap ziewa. Mówi, Boże, jak chcecie, to przewińcie dalej. Więc zaczynamy część merytoryczną. Ja widzę po tych statystykach tutaj, jak Was oglądam, że część kocha pitu-pitu i jest zawsze, ale jedna jest taka grupa, która się włącza dopiero 15 po, co by oznaczało, że to jest grupa, która jest skupiona przede wszystkim na temacie potrzeby czy ucieczki. Słuchajcie, bardzo ważny temat. Trzymamy kciuki, komentarze teraz. Komentarze sobie muszą tak pływać, bo ja nie będę się na nich skupiać, będę się skupiać w szczególności na temacie. To jest temat, który w ogóle jest, w mojej głowie rozpoczęła się praca nad czymś zupełnie nowym w momencie, kiedy pierwszy raz ja sobie zadałam to pytanie. Co jest moją potrzebą, a co jest moją ucieczką? I pomimo, że naprawdę uważam, że mam masę zasobów, bo pracuję i jako mentor, i używam narzędzi psychoterapeutycznych, i nieustająco się kształcę, i bardzo dużo czytam, i życiowo też mam pełen koszyk różnych doświadczeń, to mimo wszystko w momencie, kiedy zadałam sobie to pytanie, czytając kolejne lektury, a co ze mną? Co ze mną? Jak wygląda sytuacja z moimi prawdziwymi potrzebami? Prawdziwymi. O, Emka piszesz, Emka, teraz nie piszesz, bo ja Cię nawet, kochanie, nie przeczytam, bo już wypadłam z rytmu, ale trzymamy za Ciebie kciuki w pracy. To tylko tyle chciałam powiedzieć dla kochanej Emeczki. Zadałam sobie pytanie nie o takie potrzeby, że mam aktualnie taką potrzebę, żeby się rozwijać. Mam aktualnie, zaraz o rozwijaniu to powiem, aż mi po prostu tak strzela, jak słyszę o tym rozwijaniu. Nie, że mam taką potrzebę, żeby odnaleźć siebie. Nie mówiłam o takich podstawowych potrzebach, a tak jakbym miała powiedzieć o te dwie, to będę Wam cytować różnych autorów, ale nie będę jej dzisiaj podawać, bo o książkach w najbliższym czasie też będzie tyle. No to posłuchajcie. Gabor Mate, do którego wiecie, jaki mam stosunek, uwielbiam jego książki, ale nie tylko ze względu na to, co on pisze, ale też ze względu na to, że on robi niesamowitą robotę, bo w jego książkach zazwyczaj jest
mnóstwo tytułów lekarskich, nazwisk, do których można się odnieść, jeśli jakiś konkretny temat. Genetyka interesuje Was, proszę bardzo. Medycyna w konkretnym, w przypadku pracy z genami, proszę bardzo. Jesteście zainteresowane bardziej częścią duchową, proszę bardzo. Bardzo dużo, on po prostu podaje dużo różnych odniesień. Generalnie też jest bardzo charyzmatyczną osobą, z bogatym, nieprawdopodobnie bogatym życiorysem i pomimo swojej wiedzy i autorytetu nie boi się tym doświadczeniem swoim dzielić. I ja bardzo często go cytuję, jego albo podanych przez niego autorów. Tutaj się będziemy skupiać na tej, można tutaj po potrzeby z terapii systemów, potrzeby Abraham Maslow, dobra. Cieszę się moc, Gosz, genetyka to Twój świat, to tym bardziej bardzo Ci się będzie podobała książka Mit Normalności, w której znajdziesz też informacje od nowych badania, czy nie wiem, czy dla Ciebie pewno nie nowych, o badaniach, które mówią, za co geny odpowiadają, za co nie odpowiadają i że to, co się dzieje, że te geny mogą, wpływ tych genów może się niepoprawnie wyrażę, wpływ tych genów na nasze życie może wyglądać inaczej w zależności od tego, w jaki sposób przeżywamy traumy, co z tym robimy. Agusiu, mówię o Gaborze Mate, ale tak naprawdę mówię przede wszystkim dzisiaj o potrzebach i ucieczkach. No więc słuchajcie, pierwsza potrzeba to o niej mówię 100 lat, 100 lat to nie żyje, 100 razy, o niej bardzo dużo mówię w kursie Kobieta Wysokowartościowa, który, przypomnę, jest obowiązkowy dla każdego, kto chce później przejść warsztaty ze mną, bo nie będę na każdym warsztacie, jak będzie 15 czy 20 osób od początku przerabiała tego, co już zdecydowana większość Was zrobiła. Ale mówię bardzo często o tym, że potrzeba więzi, mówię o tym w live'ach, potrzeba więzi, tego poczucia takiego, wiecie, bezpieczeństwa, bycia w grupie, relacji, jest potrzebą, która potrafi determinować większość naszych zachowań. I możemy sobie mówić, że jest kult jednostki, że w ogóle tutaj my pracujemy indywidualnie, ale to jest gówno prawda, przepraszam słowo, gówno 9.20, brawo Tatiana. Popatrzcie, co robicie z social mediami, co ja robię, co my robimy, co się dzieje, te lajki, te komentarze, to jestem blisko, bo ja bardzo chcę, żeby ktoś mnie lubił, znał, albo przynajmniej widział, że ja go lubię. Ja się nie nabijam, bo ja też temu ulegam, a jakiś czas temu ulegałam temu bardzo. To jest coś, to jest jakby konsekwencja tego, że i dowód na to, konsekwencja tego, że potrzebą, że ta potrzeba więzi jest trudna do zaspokojenia, jak ona jest ważna, to jest dowód na to, jak ona jest ważna i co my jesteśmy w stanie zrobić, żeby mieć poczucie tych więzi. I nie mówię tutaj o tych wczesnych początkach, nie mówię o stylach przywiązania, to nie jest wykład terapeutyczny. Ja ludzkim językiem tłumaczę Wam, że jeśli ta potrzeba, która potrafi decydować o wszystkim, jest kuleje, tak? Jeśli my jej nie zaspokajamy, się nie zastanawiamy, czy ona jest zaspokojona i też, co ważniejsze, nie zastanawiamy się, że to, co robimy, nam jej w żaden sposób nie zaspokoi, czyli mówiąc krótko, to, że mam duży deficyt z przeszłości, to, że nie czuję się częścią jakiejś, nie czuję się w więzi, tak? Nie czuję się w bliskości, to ja będę zawsze potrzebować tej bliskości, ale to nie znaczy, że ja ją w ten sposób zrealizuję. Będąc wszędzie i tak naprawdę nie będąc nigdzie, albo będąc nigdzie dla purystów językowych. No ale jest druga, mega ważna potrzeba i o niej w kontekście dzisiejszego tematu będziemy mówić też dużo, będę mówić, to jest potrzeba autentyczności. I tu mam kilka różnych definicji. Dziękuję, Emka. Emka pisze, że lubi ten prosty przekaz. No więc słuchajcie, o tej autentyczności, to jest trochę tak, jak ja Wam bardzo często mówię, że samoakceptacja to jest początek budowania poczucia własnej wartości i że bez samoakceptacji nie ma poczucia własnej wartości, tylko jest pycha albo nadęcie, bo samoakceptacja to jest świadomość jakby swoich wad i ograniczeń. Cześć Dominika, cześć Agnieszka. Słuchajcie się w temat, bo teraz już Was od początku nie wytłumaczę, ale jesteśmy już po pitu, temat jedzie potrzeby czy ucieczki. Więc pierwsza, to powtórzę jeszcze raz dla tych, które dołączyły, bo widzę, że dołączacie, że potrzeba więzi to jest jedno, ona jest jakby kluczowa i ona jest cały czas nam mówi halo, ale też to, że ona nam mówi, to, że ona jest, to jak o tym wiecie, to nie oznacza, że trzeba jak ta owieczka po prostu wrzucać się w ten nurt i dawać sobie zrobić wszystko z głową i ze wszystkim, tylko po to, żeby się czuć, że ja mam te więzi, bo to jest, powtórzę raz jeszcze, po raz drugi, 9.22, to jest gówno prawda, że to są więzi. To nie są żadne więzi.
to, co ta iluzja bycia częścią jakiejś nawet całkiem zajebiście fajnej grupy instagramowej, facebookowej czy jakiejś innej, to jest fajna społeczność, ona dostarcza i bardzo warto o to dbać, żeby to były wartościowe grupy, ale sama w sobie ona niczego nie zaspokoi, jak ty nie masz świadomości, po co to jest i świadomości, co ty z tego dla siebie wybierasz. No ale teraz druga potrzeba, to jest ta potrzeba autentyczności, która tak naprawdę determinuje później to, kim ja jestem, co ja lubię. To jest ta część kursu Kobieta Wysokowartościowa, którą część z Was bardzo kocha, o zabawach, o powrocie do tego, co mnie ciekawiło w dzieciństwie. No ponieważ zdecydowanie większość z nas nie zadawała sobie takich pytań przez całe życie, no to jest czas najwyższy, żeby bez względu na to, ile masz teraz lat, zadać sobie to pytanie. I to nie znaczy, że musisz w kosmos wywalić wszystko to, co do tej pory robisz, ale możesz się zastanowić nad tym, czy naprawdę wszystko, co do tej pory robisz, chcesz robić dalej w taki sposób, jak do tej pory robisz. Bo autentyczność jest przede wszystkim... Uwaga, to bardzo mi się podoba ten fragment książki. Przypomnę, że dzisiaj lecę książką nie pierwszy raz zresztą, Gabor Mate, Mit normalności. Autentyczność jest wiernością poczuciu siebie wynikającą z własnej, unikatowej i prawdziwej esencji. Rodzajem wewnętrznego, to mi się podoba, chyba Wam to wrzucę w cytacie, rodzajem wewnętrznego GPS-a, na podstawie którego nawigujemy. Czyli jeśli umiem być autentyczna, jeśli się odważam bez względu na wiek i doświadczenia być autentyczna czy autentyczny, jeśli odważam się dowiedzieć, nawet jak wcześniej tego nie wiedziałam, co jest dla mnie ważne, jakie są moje wartości, jeśli przestanę wreszcie nazywać wartościami coś, co mi wpycha w świat i zacznę wierzyć i praktykować swoje wartości, tak, to ten GPS będzie czymś, czego nie spierdzieli żaden trend, tak? Nadal, bo to jest, ja rozumiem, że Wy jesteście w kłopocie, że każdy z nas jest w tym kłopocie, bo nasza ambiwalencja wynika ciągle z tego, że te dwie potrzeby, które są, mówię, jakby kluczowe, to one ciągle, jakby ten, no dobra, chcę być autentyczna, ale co z moją potrzebą więzi, ale czy ja będę sama, ale za czym ja podążam, ale co ja robię? No i jeszcze nasza obecna, wiem, że stara ciotka gadam, ale słuchajcie, możecie mi wierzyć albo nie, gdybym miała 30 lat dzisiaj i to samo bym wiedziała, to bym tak samo gadała, bo to nie jest o tym, że o, złe są social media, bardzo cię proszę, nie rób tego. To jest po prostu głos mój prywatny taki głos, ale do mojej kochanej społeczności, hello, badania robione w ostatnim czasie pokazują, że jesteśmy w najgorszej kondycji psychicznej, jaką do tej pory zbadano. I to z czegoś wynika. To nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że nas pandemia dotknęła, a bardziej konsekwencje pandemii, ale czego te konsekwencje, co się działo z naszymi głowami, jak byliśmy w domu, co się działo z nami po, jak te zmiany, jak ten natłok tych różnych rzeczy na nas wpływa. I przede wszystkim nie tylko to, bo ta kondycja już jechała w dół wcześniej, a to tylko przyspieszyło jeszcze ten proces, że jesteśmy przebodźcowani. I że przede wszystkim różnice, to jest oczywiście ten aspekt już społeczny, dzisiaj go nie poruszę, ale na pewno do niego będę wracać, że te różnice między tymi osobami, które naprawdę mają trudności, żeby przetrwać, a tymi, które mają nieprawdopodobnie tak dużo dóbr, że nigdy w życiu ich nie przetrawią, są coraz większe i dla mnie są skandaliczne. I wiecie, że kocham niezależność, uczę Was, jak dobrze zarabiać, uczę Was, jak godnie żyć, nawet uczę, żeby jak się rozpieszczać. Ale nie mogę zrozumieć, jak można ciągle chcieć więcej, nie dzielić się z innymi i to totalnie mieć wyrąbane na to, nie robić nic, żeby pomóc tym w jakikolwiek sposób społeczeństwu. Wszystko jedno, czy pomagamy, bo się deklarujemy, że włączamy się w jakąś akcję, czy pomagamy, bo troszczymy się o zwierzęta, czy pomagamy, bo gdzieś wyjeżdżamy. No po prostu nie można być osobą aspołeczną i tylko dążyć do tego, żeby mieć więcej, a tak też trochę propaguje nasza kultura, no umówmy się. No dobra, ale wracam do tego, co robić z tymi ucieczkami i potrzebami. No więc tak, jak będziecie sobie zadawać to pytanie, czy ja potrzebuję, czy ja uciekam, to pamiętajcie sobie, że słowo potrzeba, podobnie jak ten zwrot, którym żygam, czyli potrzebuję przestrzeni,
Wiem, że wy go też czasami używacie, ale to nie jest nic złego, tylko zauważcie się, jak często go używamy. I że teraz już na pytanie pod tytułem, czy możesz do mnie wpaść, przegadamy projekt, zastanawiam się, czy mam na to przestrzeń. Nie? Po prostu nadużywanie, po prostu banalizowanie, trywializowanie rzeczy jest normą społeczną dzisiaj mega. I z potrzebami dzieje się tak samo. Mam potrzebę rozwoju, mam potrzebę odnaleźć siebie. Czytam niektóre Wasze listy. To też mnie zainspirowało. Bardzo dziękuję. Nie powiem komu, ale te, które pisały o tym, będą o tym wiedzieć. Czytam Wasze listy, w których jest napisane, że ja nie wiem, co ja po prostu nie wiem, co ja mam wybrać. Nie mogę już iść do tej pracy, bo ona mnie nie wzmacnia. Nie czuję się szczęśliwa w tym, więc co ja mam wybrać? Co ja mam zrobić? Słuchajcie, a kto Wam a powiedział, że my mamy być cały czas szczęśliwi. No kto nam to powiedział? Kto w ogóle powiedział, że tak wygląda życie, że my mamy po prostu być nieskończoną szczęśliwością? Ja bym nawet tak nie chciała. Znaczy oczywiście chciałabym przeżywać chwilę szczęścia. Mam marzenia, które dotyczą przeżywania tego szczęścia, ale z drugiej strony, będąc tu, gdzie jestem, mam tak wiele głębokich, ważnych wniosków wynikających z tych chwil, których nie nazwałabym szczęśliwymi, że wiem, że to jest nieuchronne, nieuniknione, tak? Czekajcie, bo tutaj muszę teraz poczytać wdech. Na razie skończyliśmy akcentem, kto Wam powiedział, kto nam K, trzy kropki, tego słowa już nie powiem, 9.29, kto nam powiedział, że mamy być cały czas szczęśliwi. Gadaj, pisze Magda, doświadczenie warte miliony, absolutnie się, ale wolność i nie duszę się z sobą. Jesteśmy najbardziej samotnym społeczeństwem. Magda, tak, o tym też mówią badania, to czytam dla tych, którzy oglądają transmisję. Monia pisze, że chodzi na terapię, przeraża mnie, że coraz mniejsza średnia przychodzą na terapię, to już są często... Słuchajcie, dobrze, że chodzą. Mona, to, że chodzą na tę terapię, to jest jeszcze dobrze, bo gorzej, jak potrzebują, a nie chodzą. Dorośli wysyłają małe dzieci, ale sami nie idą, tak. Marta pisze, że utraciliśmy poczucie bezpieczeństwa. Jest to potrzeba fundamentalna, tak. I nie tylko u Masoła, to, bo ja też dzisiaj mówiłam o tym na początku. Ale tak absolutnie się zgadzam, że to jest ta potrzeba więzi, bo Masoł mówi tak też o tych potrzebach fizjologicznych, natomiast ja się dzisiaj skupiam głównie na potrzebach emocjonalno-psychologicznych, które są w moim odczuciu. Wszystko, co się dzieje później z nami, zaczyna się od głowy, od tego, jak ta głowa coś tam przetworzy. Nawet definicja traumy, a zwłaszcza tej małej traumy, czy mikrotraumy, ale ja bym nie mikro. Mała trauma, trzymajmy się nazewnictwa, które wprowadził właśnie Matę. Też bardzo dużo i duże traumy, to bardzo dużo zależy nie tyle od zdarzeń, jakie miały miejsce, ale od sposobu, w jaki te zdarzenia się na konkretnej osobie, jak się zapisały, jaki wywarły wpływ, jak zostały zinterpretowane, tak? Jak to sobie wmawiam, piszesz, że skoro jest ładna pogoda, to powinna mieć wtedy dobry humor. No dobra. Więc powiedziałam Wam o tej takiej zgubnej iluzji, która powoduje, że stajemy się niewolnikiem pseudopotrzeb. Powodem, dla którego według mnie stajemy się niewolnikiem tych pseudopotrzeb, tych pseudooczekiwań, które prowadzą do muru, bo po pierwsze niczego się w ten sposób nie zaspokoi, a każdy osiągnięty cel jest tylko jakimś krokiem, który nawet nie przynosi większej satysfakcji, tylko wzmacnia znowu po prostu dążenie do kolejnych osiągnięć, że przyczyną tego wszystkiego, co się dzieje, powodami jest to, że my no nie mamy dostępu do tych podstawowych potrzeb, tych dwóch chociażby, o których ważymy, i świadomości, że tak naprawdę szukamy sposobu na ich zaspokojenie, ale tego sposobu nie znajdziemy tam, gdzie tego szukamy. No słuchajcie, jakbym w różne miejsca potrafię włożyć różne rzeczy z moim temperamentem, ale naprawdę jak będę bardzo, bardzo chciała znaleźć książkę, to w lodówce jest małe prawdopodobieństwo, że ją znajdę. I co my robimy? No my czujemy niepokój, no bo deficyt, taki ogromny deficyt związany z zaspokojeniem tych głównych potrzeb, potrzeby więzi i potrzeby autentyczności, powoduje, że my zaczynamy
rozpaczliwie szukać. Wchodzimy w ten tryb właśnie ucieczki. Mamy taką nadzieję, że jeśli wezmę się za coś jeszcze albo zapytam kogoś jeszcze, to ja będę coś więcej wiedzieć. No, więź realizujemy przez to, że wmiksowujemy się w przeróżne grupy, że zabieramy głos w różnych sprawach, że wydaje nam taką namiastkę relacji. I to jeszcze nie byłoby takie złe. Ja zawsze powtarzam, że w social mediach ta możliwość takiego wchodzenia w interakcję jest bardzo fajna. Obserwuję też, jak wy się chociażby te z was, czy ci z was, którzy są na moim profilu instagramowym, bo tu jestem najczęściej aktywna, bo to umiem, a reszty nie umiem, dlatego i nie mam czasu i dlatego jestem tu akurat najbardziej aktywna, za co przepraszam YouTube'owiczów i Facebookowiczów, że macie zawsze trochę odgrzewaną tą kawę. No, może jeśli znajdę kogoś, kto będzie gotów zająć się tym od strony całej organizacji i finansowania, to wtedy będę dawać tego więcej. Ja na pewno nie stawiam sobie takich celów, żeby nie tylko dawać przekaz, ale jeszcze to ogarniać i zdobywać środki, żeby to technicznie ogarniać. Zdjęłam sobie to z punktu moich celów. No więc, ale jakby ta ważna rzecz, którą chcę jeszcze powiedzieć o tym, że społeczność może dawać tutaj mnóstwo ciekawych rzeczy, może dawać relacje. Natomiast no, powiedzcie mi, w jaki sposób, jeśli ktoś dziennie lajkuje 40 kont, a to jest, z tego co czytam badania, taka dolna grupa, lajkuje 40 kont i na kilkunastu mówi super, wspaniale, to w jaki sposób to realizuje i zaspokaja potrzeby więzi? Bo ja nie widzę, żeby to tak robiło. To daje taką atrapę i taką iluzję. Przede wszystkim karmi taki fast food naszą emocjonalność i masz jakby poczucie, że jak się nawpierdzielasz tego, czyli tutaj będziesz, a tu jeszcze pamiętajcie, są algorytmy i są mistrzowie świata i okolic w robieniu tych wszystkich portali, więc to, że ci nie wiem, ktoś, kto ma milion lajków, odpowie super i wspaniale, to nie jest informacja jesteś super i jesteś wspaniała. Nie jest to, kochana, o tym informacja. To jest informacja o tym, zajebiście, że tu u mnie jesteś i jesteś moją społecznością. I jeśli to wiesz, wspaniale, ale jeśli tego nie wiesz, to myślisz sobie, że to jest informacja o tobie, że ktoś jest z tobą w relacji. I co się wtedy dzieje? I nakręcasz się bardziej. I najpierw wydaje ci się, że realizujesz tą potrzebę więzi. No, jestem w takiej fajnej grupie ludzi. Gdzie są ci ludzie? Ano, tu są ci ludzie. Ja ich trochę znam, ja jakby się czuję, jakby część. To teraz pora, zacznę realizować moją potrzebę autentyczności i będę się w związku z tym rozwijać, tak jak one. Ćwiczyć, jeść zdrowo, budować biznes. O, królowo! Ale kiedy? Jak ja cały czas tu jestem? Tu jestem? A jak już nawet próbuję, to okazuje się, że mi to tak łatwo nie idzie, że nie jestem w stanie w jednym dniu i ćwiczeń zrobić, diety i jeszcze zbudować biznesu, w dodatku milionowego biznesu. Potem macie to ten taki poczucie takiego przebodźcowania. I to jest w ogóle bardzo ważne. Jak rozpoznać, że ty jesteś przebodźcowana? Tak, przebodźcowanie prowadzi do takiego pierdolnięcia, że jest po prostu zwarcie, wszystko siada i wtedy już żaden bodziec na tego nie działa. I bardzo trzeba uważać, żeby tej granicy nie przekroczyć. Jak macie dziewczyny, chłopaki też, żelazko parowe, albo widzieliście żelazko parowe, to użyj takiej przenośni, nie? W żelazku parowym, jak jest za mało wody, prawda, to nic nie uprasuje. No nic nie zrobi po prostu. Będzie tylko kontrolka, nic nie zrobi. Musi być odpowiedni poziom wody, żeby ta para, ta energia działała, tak? Jeśli wyobraźmy sobie, że nasza głowa jest takim pojemnikiem na wodę w żelazku parowym, to tam nie może być za mało tych bodźców. Nie mogę siedzieć i oglądać Netflixa na okrągło, nawet jak jest bardzo fajny serial, bo ja po prostu cały czas mam za mało wody, żeby odpalić. Nawet jak próbuję odpalić, to nie mam z czego, bo nie mam tych inspiracji. No więc zaczynam zbierać te bodźce, obserwować konta, które mnie interesują, wchodzić w interakcje z osobami, których kontakt mnie interesuje. Zaczynam robić, tych bodźców się zbiera coraz więcej, żelazko zaczyna pracować. Jest para, jedzie, super w ogóle, w 5 minut uprasowane rzeczy. Ale co się dzieje w momencie, kiedy ja tej wody dolewam i dolewam? Słuchajcie, no w ogóle jest masakra. Ja nawet tego nie zauważam. Cały czas prasuję i wody dolewam. I jest po prostu masakra. To się zaczyna rozwalać. Jest zalane to żelazko. Mechanizm się zalewa, to wysiada. Ja mogę dalej trzymać to żelazko, ale już nie prasuję, bo to już nie działa. Już wtyczka prąd, to się po prostu zepsuło kompletnie.
Pilnujcie tego, żeby był odpowiedni poziom wody w Waszym pojemniku, odpowiedni poziom bodźców. I nie dajcie sobie wmówić, że wszystko jest dla Was, a już na pewno nie dajcie sobie wmówić, że Wy potrzebujecie tego wszystkiego. Bo to jest post, który zrobiłam w zeszłym tygodniu, specjalnie przed majówką. Ja zamierzam w tym tygodniu naprawdę mniej pracować i coraz mniej, słuchajcie, mnie martwi fakt, że ja się nie łapię w algorytm. Ja sobie powiem Wam więcej, jak ja sobie to mówię. To ojej, poczekajcie, bo mi się zacięło. Ja zaraz będę czytać komentarze. Ja sobie mówię tak, to nie ja spada mi tam zasięg, czy ja rezygnuję, czy algorytm ze mnie rezygnuje. To ja z tego rezygnuję. To jest moja sprawczość, moja decyzja, moja autentyczność. Ja Ciebie nie chcę, algorytmie. Ja nie będę naprawdę gimnastykować się, żeby zrobić pierdyliard relacji, nie wiem o czym, nie wiem w jakiej sprawie, które zajmują mój czas, bo do podania Wam przekazu wystarczy tyle, ile ja uważam, a czasami od tego jest moje ekspertstwo. A ludzie nie są w stanie czerpać wiedzy z 5 relacji dziennie. Bing, 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 bing. Czasami nie są w stanie w ogóle. Uczę od lat, jeszcze zanim zostałam psychoterapeutą, byłam trenerem komunikacji. No tak działa nasza głowa, że nie ma takiej opcji, że się nauczysz. Musisz najpierw zobaczyć rzecz, musi być klik, musisz to przyswoić, wdrożysz, musisz to spierdzielić parę razy, musisz popełnić błąd, musisz się na tym błędzie wyciągnąć wnioski i dopiero możesz ruszyć do przodu. I ja dlatego stwierdziłam, że przepraszam bardzo, ale algorytm Instagrama jest głupszy ode mnie, a ja się od głupszych nie uczę. Więc niezależnie od tego, czym on mnie straszy, ja się od niego nie będę uczyć swojej roboty. Naprawdę, bo straciłby mój przekaz. Czy mnie martwi to, że może się nagle okazać, że w ciągu miesiąca te zmiany będą nieodwracalne, że nagle spadnę poniżej 100 tysięcy obserwujących. A może to bardzo dobrze, bo ile ze 180 tysięcy osób myślicie korzysta z mojego przekazu? Te 10 tysięcy, które ogląda kawę, te Was prawie 200 i te potem 10 tysięcy, które się w tygodniu dochodzi, to jest maks. Tyle mi jest potrzebne, a jeśli ma wejść kolejne 10 tysięcy albo kolejne 200, to niech to będą osoby tym zainteresowane. To jest ważne. To jest budowanie autentyczności. To jest coś, co skradło moje serce, poruszyło moją duszę i wzmocniło mój przekaz nieprawdopodobnie w ostatnich miesiącach. To jest powód, dla którego zatrzymałam się po zrobieniu pierwszego kursu, który, przypomnę, jest must have'em dla każdej osoby, która chce ze mną potem pracować indywidualnie. Naprawdę. A to, że on kosztuje, no oczywiście, że on kosztuje, bo to jest moja praca, którą ja zrobiłam dla Was. I są rzeczy, którymi się dzielę tak, o jak dzisiaj, że możesz sobie je wziąć i z nich korzystać, ale są rzeczy, za które musisz zapłacić i za które warto zapłacić. Więc jeśli chcesz korzystać z moich późniejszych, a będę robić spotkania indywidualne, znaczy nie indywidualne, tylko online'owe, ale takie na żywo, będę robić warsztaty, to będę robić dla osób, które już mają zrobiony kurs, a bardziej zaawansowane dla tych, które mają zrobiony kurs pro. I tym osobom będę mówić to, co uważam za ważne. Nie zachęcam Cię, żebyś Ty tak zrobiła, ani nie zachęcam Cię, żebyś Ty miała w dupie ten konkretny algorytm, miej w dupie różne inne rzeczy, miej gdzieś policy statement Twojej firmy, jeśli nie zgadzasz się z tym, miej gdzieś społeczność, która Cię nakłania do tego, żebyś na siłę zrzuciła ileś kilogramów, jeśli nie czujesz, że masz ochotę i potrzebę, żeby to zrobić, miej gdzieś ludzi, którzy Ci ciągle mówią, że coś robisz źle, miej gdzieś nawet część swojej rodziny, jeśli masz poczucie, że przez całe życie żyjesz w klatce, ale Ty musisz się nauczyć, żeby zbudować swoją autentyczność, sztuki rezygnowania. Toksyczności w życiu nie pozbędzie się przez mówienie o tym, kto jest toksyczny i jęczenie o tym, co jest toksyczne. Nie pozbędzie się śmieci poprzez mówienie o tym, że to są śmieci. Tego się pozbywa poprzez wyrzucanie, rezygnowanie i robienie miejsca na to, co naprawdę ważne. Jeśli będziesz robić to, co naprawdę ważne, to nie będziesz uciekać.
Ucieczka to jest kompulsja, to jest potrzeba nakarmienia, tak jak ucieczkowo regulujemy emocje, dlatego jesteśmy tak totalnie jakby w tej chwili w różnych schematach, które powodują uzależnienie, czyli częściowe upośledzenie kontroli nad różnymi rzeczami, bo ta kompulsja ma na chwilę przynieść ulgę, tak? I tak dziabiemy, czy to jest jedzenie, czy to jest cukier, czy to jest alkohol, czy to są leki przeciwbólowe, czy to jest Instagram, po prostu dziabiemy to, żeby poczuć się lepiej. I potem sobie siadamy i mówimy tak, to nie jest moje, nie mam na to przestrzeni, szukam następnego. Jak nie masz przestrzeni, to wyrzuć i zrób przestrzeń. Po prostu zrób przestrzeń na to, czego potrzebujesz. Ale żeby to zrobić, to musisz najpierw wiedzieć, czego chcesz. Pauza na czytanie komentarzy. Będę czytać niektóre głośno, żeby YouTube i Facebook też mogli tu być z nami prawie na żywo. I przypominam, moja propozycja odrzucona luźno, że jeśli ktoś jest i ma ochotę być menedżerem projektu, podcast bądź YouTube, jestem otwarta na współpracę. Nie potrzebuję tego strasznie, ale jestem bardzo, ale jestem gotowa to zrobić, natomiast nie sama. Definicja szczęścia jest każda dla innego, pisze Ewa. Oczywiście i warto zdefiniować sobie swoją. Bardzo, bardzo się z Tobą zgadzam. Barbara, pytasz, czyli jak się nauczyć cieszyć i doceniać to, co mamy, żeby nie gonić? Barbara, zaraz do tego wrócimy. Jak się nauczyć doceniać? Bo to też ma znaczenie z miejscem, z badaniami, z tym wszystkim, o czym już Wam nieraz mówiłam. Mama Oliwki, dlatego bardzo ważna jest umiejętność rozróżnienia chwilowego spadku motywacji a frustracji. Zgadza się. Barbara, no jak Wy sobie tu chcecie, kochane, udzielać lat, to bardzo proszę, ale to są między Wami rzeczy. Kasia ucieka, obowiązki wzywają, później odsłucha live, dobrze plan kompa, bo to moja praca, a to Patrycja pisze, że lajkuje, ale nie mam złudzeń, zaraz na jakiś czas wychodzi z tego super tylko relacja. Magda zaczyna prasować, wspaniale. Dobrze, co tu jeszcze? Tu Wy ze sobą gadacie. To tak jak wychodzi się z ciemnej jaskini i dostanie oczem, tak, słońcem po oczach w południe. Chodzi o to, żeby algorytm nie miał wpływu na nasz rozwód, nastrój. Ja nie wiem dlaczego, bo czytałam trzy rzeczy naraz. I to jest cudowne. Myślę, że dużo osób tu jest dla takiego przekazu. No bardzo bym chciała. Wy sobie tu dalej radzicie, Barbara Zewą, więc proszę bardzo, sobie tam radźcie. Niektóre relacje robią krzywdę. Tutaj tak, dzień dobry, miłego dnia, silną potrzebę rozwoju, że ciągle czytałam. Tak, mówicie też jeszcze o jednej rzeczy, Mona, tu piszesz o tej silnej potrzebie rozwoju, live, brania udziału w kursach, ćpania, tak, to jest ćpanie wiedzy, to jest dokładnie to, co piszesz, ćpanie wiedzy nie oznacza przyswajania wiedzy. I naprawdę trzeba mieć świadomość, że przeczytanie książki i te takie kliki, które nam się odpalają w głowie, to jest daleka droga do... Bardzo daleka droga jest do tego, aż Wy to będziecie w stanie zastosować w życiu, ale iluzja jest taka, że ja przeczytałam, to ja wiem. A najlepsze, co mi się podoba, to ja przeczytałam, to ja teraz zrobię swoje konto na Instagramie i będę się dzielić. Niestety, nie mam złudzeń, że nie da się zrobić selekcji social mediów, tak jak nie dało się zrobić selekcji mediów. O tym bardzo często pisze Karolina Korwin-Piotrowska. Ja powiem Wam, że znam Karolinę wiele, wiele lat, ale w ostatnim czasie naprawdę wyjątkowo lubię słuchać tego, co pisze. Nie to, żebym wcześniej nie lubiła, ale może miałam na to mniej czasu, może czasami to było bardzo takie ostre. Natomiast teraz lubię i cieszę się, że ona jest taką osobą, która zwraca uwagę na pewne rzeczy i takie osoby są bardzo potrzebne, poza tym, że ma super podcast, które też potrafią nam pokazać, uwrażliwić nas na to, co się tak naprawdę dzieje. I Karolina ostatnio mówiła po kolejnej aferze z jakąś medialną celebrytką, że nie ma takiej niestety możliwości, żeby selekcjonować te media. I media, i social media będą się kierować tym, czym się kieruje cała toksyczna kultura, czyli takim coraz bardziej ekstremalnym kapitalizmem. I żeby była jasność, daleko mi do socjalistki, choć duszę czasami mam socjalistki, tak? Jestem zdania, że warto się rozwijać, budować swój biznes, bo chętniej, łatwiej pomagać, kiedy masz więcej niż wtedy, kiedy nie masz, a jeszcze nikomu się nie udało podzielić porówno i każdy, kto się za to w jakimkolwiek systemie zabierał, to z czystych ludzkich pobudek, z różnych zniekształconych swoich sposobów myślenia, deficytów, frustracji i tak dalej, wyrastały osoby, które porówno dzieliły i w cudzysłowie innym, a sobie zabierały więcej. Też mogłabym o tym długo mówić, bo to jest wiele lat pracy mojej w kampaniach społecznych. Natomiast to robi ta kultura i będzie robić, że i social media, i media, czy social media,
będą zawsze produkować rzeczy, które się najlepiej klikają i sprzedają. I jeśli chcesz im w tym pomagać, super, proszę bardzo. Proszę bardzo, to obejrzyj po raz setny coś totalnie głupiego, to zrób po raz setny, daj, to po prostu płać za coś, co nie ma dla Ciebie wartości. To jest Twój wybór. I ja uważam, że człowiek powinien mieć taki wybór. Jeśli chcesz kupić rzeczy, które są niepotrzebne, kup to. Ja wiele lat tak robiłam. Ja wchodziłam, słuchajcie, do sklepu, a już wybitnie jak wchodziłam do sklepu, które takich tanich sklepów, nie? Takich typu Tiger czy Pepco, to widzisz, jeszcze te lata moje, gdzie moje pokolenie, rocznik 7.1, to był pokolenie X, to było, słuchajcie, takie na przełomie tej komuny, już tej wolności, dorastałam już w wolności, ale jednak mnóstwo rzeczy było jeszcze takich po prostu poza zasięgiem, a przede wszystkim finansowo było cała mnóstwo rzeczy poza zasięgiem, więc ta możliwość kupienia sobie czegoś i mienia dużo była ekscytująca, ona mi naprawdę bardzo dużo dawała i ja ciągle kupowałam jakąś nową rzecz. Ograniczyłam to do długopisów, nie mogę się opanować, i zeszycików, ale ileż ja miałam w domu różnych niepotrzebnych zbanków, kubeczków, ile ciuchów miałam niepotrzebnych. Ja teraz mam po prostu robotę u podstaw, bo ja muszę to wszystko powyrzucać albo pooddawać, tak? Ale tak też robimy. Tak robimy i tak robimy też, klikając różne rzeczy. I w ten sposób wcale nie rozwijasz się, tylko naprawdę się nie rozwijasz. No, warto zapłacić za każdą rzecz, która jest Ci potrzebna. Nawet jeśli ten kurs kosztuje 20 tysięcy, 30, 100, ale Ty wiesz, że on jest Ci potrzebny, zapłać za ten kurs. Tylko wyobraź sobie, że go przerabiasz już i co z tym zrobisz? I czy jesteś w stanie go zrobić? Zastanów się, ile rzeczy nie przerobiłaś, ile wysłuchałaś i poszłaś dalej. I Twoja szafa nie zmieści tych wszystkich rzeczy, a Twoje pudełko w żelazku nie wytrzyma takiego ciśnienia wody, tak? Naprawdę drogą do tego autentycznego życia jest celebrowanie i cieszenie się z rzeczy, które dają wartość i które są potrzebne. I tu, Barbara, ja się odniosę na chwilę do tego, o co Ty pytałaś, jak przestać gonić. No, zacząć się najpierw zastanawiać w swojej własnej przestrzeni, ile, tu Akademia Lagon, Asia Karlik mogłaby tutaj dużo mówić, bo tam jest taka praktyka cudna, skandynawska, dokładnie tyle, ile potrzebuje, tak? I zobacz, co masz w swoim życiu z tych rzeczy, które naprawdę potrzebujesz, a ile masz takich rzeczy, które wydawało Ci się, że potrzebujesz i w zamian za tego głaska, pseudogłaska, że Ci odpisał, że Cię gwiazda poklepała, zrobiła Ci autograf, albo ktoś Ci tam powiedział wow, albo ktoś po prostu powiedział do Ciebie po imieniu i wiecie, to jeszcze jest coś takiego, że wcześniej oglądałam ostatnio bardzo, bardzo smutny dokument o Maradonie. Ja w ogóle mam sira na punkcie oglądania różnych biograficznych materiałów i wszystkie te reniferki, cuda na kiju, to w ogóle u mnie w pierwszej kolejności. Ja to potem analizuję i wykorzystuję w swojej pracy. No ale ten dokument o Maradonie był też o tyle jakby smutny, że patrzyłam, jak to się działo wtedy, kiedy były media, jak to się dzieje teraz, kiedy są social media. No, obejrzyjcie sobie, jeśli jesteście ciekawe. To była historia też tego wyniesienia ponad przeciętność, takie marzenie chłopca, które zostało zrealizowane, jakie miał wyobrażenie o tym, co będzie, co się stało, jak go zniszczyły go używki, ale tak naprawdę używki były tylko środkiem, bo zniszczyła go ta popularność, zniszczyło go to wrażenie tej miłości, którą dostawał od ludzi, to wrażenie tego, że jest dla nich tak strasznie ważny i to zadowalanie innych. I tak samo pewno niszczyło masę ludzi, którzy z kolei jego chcieli dotknąć, przyjść, co im robiło w głowie. Teraz social media powodują coś takiego, że nie ma tej szklanej bariery, nie ma nic i Ty możesz, i tak samo cierpisz na tym Ty, jak Ci się wydaje, że jesteś przyjacielem Twojej gwiazdy albo Twojej mentorki. Ja dlatego na przykład zwyczajowo, choć naprawdę niektóre z Was znam, bardzo lubię, cenię i inspiruję się, to z założenia nie przestałam odpowiadać w weekendy, chyba że dam lajka czy uśmiech i to robię z przyjemnością. Ale na maile pytania tak samo mój zespół nauczyłam. Jak nawet sprzedaję kurs i client service, w ogóle user experience powinno być tak, że jak klient pisze, że dostęp mu się zepsuł o 22, to ja mam naprawić. Tak? To napraw swój piec o 22 albo kuchenkę. Albo zlew. Spróbuj zadzwonić do pana hydraulika, niech Ci przyjedzie o 22. Możesz zapłacić za to bardzo dużo i przyjedziesz. I jak ja wprowadzę taką usługę, że to kosztuje milion i ktoś będzie chciał za ten milion to zrobić, to tak, ale o 22 ja zasadniczo nie odpowiadam. To mi się zdarza przypadkowo. I w weekend też nie odpowiadam. A jak daję Wam relację, to tak jak wczoraj, bo się dzielę czymś przyjemnym.
bo to jest bardzo ważne, żeby dbać też o to, gdzie jestem ja, gdzie jest moja higiena, tak? I żeby pamiętać, że bez względu na to, czy jesteś tą osobą, którą lajkują, czy tą osobą, która lajkuje, to wasza relacja jest fajna, kiedy jest zdrową wymianą, kiedy sobie coś dajecie. A jeśli się daje wszystkim, przepraszam za to, no dzisiaj mam naprawdę polot wyjątkowy, uważam nieskromnie, ale skromność jest przereklamowana, ale jak się daje wszystkim, to nie to, żeby to było coś bardzo złego, zaraz się zaplączę, już nie wyjdę z tego, no ale nie można wtedy twierdzić, że to jest wartościowa wymiana w obie strony, nie ma czasu, żeby to była wartościowa wymiana. Dobra, czytam komentarze, bo jeszcze mam parę minut, podsumuję. Jeśli ktoś pracuje, tych, które do siebie gadacie, to nie, zgadzam się, umiejętność selekcji służy, ucieczka nic nie daje, chyba że wietrzysz głowę i wracasz, MK, zgadzam się, gadałyśmy o tym, książkę, którą każdy musi poczytać, Boże, ja ciągle o tych książkach mówię, którą każdy musi przeczytać i teraz nie wiem, o której powiedziałam, na pewno mi tam mitu normalności każdy nie musi przeczytać, bo jest bardzo ciężką książką, ale będę myśleć jeszcze i zastanawiać się nad tym, jaka. O książkach będę mówić. Uroszę, przeklinam, proszę o więcej. Tak, przeczytać książkę jest łatwo, zastosować trudniej, zgadzam się. Julka, mamy podobne, tak, zamiłowania. Jak znaleźć to, co się lubi, ale nie tym sposobem, żeby wrócić do dzieciństwa i przypomnieć sobie, co się rodziło. Wiesz co, no powiem Ci, kochana, że zadałaś mi takie pytanie, które jest świetnym przykładem i wybacz, że się posłuchaj. Myślisz, że gdybym ja miała taką czarodziejską różdżkę, żeby a propos muszkę, różdżkę od razu, żebym pomagła każdemu, kto chce odkryć jakieś swoje zasoby w jakiś konkretny sposób, to ja bym tutaj w ogóle siedziała na tym Instagramie. Ja to powtarzam nie raz, ja bym odrzutowcem latała, gdybym miała taką magiczną różdżkę, ale ja nie mam takiej różdżki. Ja Ci mogę tylko powiedzieć, że sposób o powrotu do dzieciństwa, jeśli mówisz o kursie, nie jest sposobem na to, żeby znaleźć, co się lubi, tylko żeby odpalić zasoby. Od odpalenia do przetworzenia przez zrozumienie jest jeszcze długa droga, ale z całą pewnością nikt, kto Ci jest w stanie tutaj w 5 minut odpowiedzieć na to pytanie, nie jest wart Twojej uwagi. I mam nadzieję, że ja nie stanę się niewarta, dlatego że Ci na to pytanie nie odpowiem, bo to nie jest pytanie do live'a. Jak? Jak Wam ktoś mówi w 5 minut, jak coś zrobić, no to gratuluję. Jak zacząć budować relacje przez doświadczenia, to nie. Słuchajcie, porad terapeutycznych tu nie ma i nie będzie zresztą, więc jeśli chcecie poruszyć jakiś temat i chcecie tam więcej jeszcze mięsa w konkretnej sprawie albo wziąć udział tu jako gość, to odsyłam Was do posta na Instagramie, w którym jest dokładna instrukcja, jak to zrobić. Natomiast kawy to jest temat, który wybieram ja na podstawie inspiracji Waszych. Realizuję go tutaj według swojego pomysłu, tak żeby dawał jak najwięcej według mojego uznania, tak? Co tu jeszcze? Natasza, ja kocham zbierać długopisy. Widzę, że tutaj odnosicie się też do tego, co gada. Jeju, ile dzisiaj mamy komentarzy, matko, matko. Gromadzę, że nie, tak, ja też gromadzę, okazuje się, że gromadzę, że czas wyrzucać. Dzień dobry, Monika, później odsłuchasz. Dzień dobry. Reniferek wczoraj połknięty, to gratuluję, to o filmach też. Ja bym, słuchajcie, naprawdę, ja bym mogła tu cały czas gadać na różne tematy, ale mamy tylko godzinę z kawą, więc powtórzę, jak będę już miała ogarnięty zespół producencki, to będziemy gadać. Na razie ja to robię tutaj z Wami, tak jak umiem, tak jak potrafię, tak jak mam narzędzia. Patrycja tutaj gromadzi książki, trzeba mieć swoje życie, szanujemy, uwielbiasz, dziękuję, że mnie uwielbiacie słuchać. O, keto babka wariatka, masz bardzo fajne spostrzeżenie, kochana. O tak, na początku obserwowałam 4000 kont. Zrobiłam z tym porządek, teraz mam kilka, ale cennych. Super, to jest droga. Wybierz to, co jest dla Ciebie cenne. To jest, ja Was jeszcze raz, ja podsumuję ten temat. Ja Was absolutnie nie zachęcam do tego, żebyście Wy totalnie znikali z przestrzeni i nie budowali relacji z ludźmi. Zresztą to jest w ogóle tak ciekawy temat. Ja Wam już powiedziałam na początku, przepraszam, dzisiejszej kawy, że ten czas, który ja mam teraz, to jest czas, w którym ja szykuję coś, uważam, kiedy ja szykuję coś, co uważam będzie pewnego rodzaju programem, już nie tylko kursem, co będzie pomagało Wam przejść
ten proces zmiany. Ja wiele lat zajmowałam się głównie zmianami w firmach, zmianami w koncepcjach, czyli całą moją wiedzę psychologiczną, marketingową, bo przecież przez kilkanaście lat miałam agencję PR, używałam głównie do tego, żeby wprowadzać skutecznie zmiany. Ale nie sądziłam wtedy, że ja w ogóle kiedykolwiek będę miała taką potrzebę, ja wpadnę na to, żeby robić program dotyczący takiej zmiany, o jakiej teraz do Was mówię. Takiej zmiany w podejściu, w takim budowaniu autentyczności, takie proste zasady, ale nie proste zasady, bo prosto jest to zrobić, tylko takie, które nie będą przekombinowane, gdzie nie będziecie mieć takich rad, ani nie będzie trywializmów i banalizmów, ani też nie będzie rzeczy dla Was kompletnie niewykonalnych. Taki, powiedziałabym, pakiecik trochę, jakbym Wam pakowała jak troskliwa matka ciepłą herbatę i kanapki na drogę, przygotowując Was do tego, co możecie spotkać, ale przede wszystkim przygotowała Was do tego, żebyście sobie poradzili na tej trasie, niezależnie od tego, że macie te kanapki i tą ciepłą herbatę. Nad tym teraz pracuję. To uważam, że jest ważne. Uważam, że jeśli jeszcze trochę posiedzimy tutaj, w tych social mediach i będziemy podążać za tą, powtórzę, ekstremalnie konsumpcyjną kulturą i nie mam, naprawdę, no zobaczcie, mam ileż ja kupuję książek, ile kupuję szklaneczek. Ja nie jestem osobą, która siedzi tutaj w tym, w zgrzebnym worku i mówi nic ze świata materialnego. Ja tylko mówię, że jak jest tego tak strasznie dużo, jest taka przesada, to rodzi się z tego ogromna trudność, rodzi się z tego zagubienie, rodzi się z tego wyczerpanie. Ja znam bardzo dużo wspaniałych kobiet, które przyszły do mnie na coaching, bo spierdzieliły kilkanaście swoich pomysłów nie dlatego, że to były słabe pomysły, tylko że nie miały siły i wytrwałości, żeby je realizować, bo postawiły sobie te cele za wysoko. I ktoś mi powie, tak, Tatiana, bo ty chcesz mówić o obniżaniu celi, nie chcesz ludziom dawać wiary w siebie. Serio? Pokaż mi drugą osobę, która z takim zaangażowaniem i determinacją uczy ludzi wiary w siebie i potrafi tchnąć wiatr w ich skrzydła. Ale żeby to było realne, to musisz mieć świadomość, że będąc mentorem, ekspertem, nie idziesz z tą osobą do domu, do jej 24 godzin, więc musisz dostosować Twój pomysł do jej zasobów i możliwości. I jeśli mówisz komuś, że może wszystko jutro, to tak naprawdę trochę skazujesz go na dużo większe cierpienie niż to, którego on doświadczał, zanim na Ciebie trafił. I Wy siebie skazujecie na takie cierpienie, jak w takie rzeczy wierzycie. Dobry biznes, inwestycja czasami wymaga roku, jak nie półtora, żeby coś wdrożyć. Więc wymaga w związku z tym pewnego zabezpieczenia, jak ja ten rok przetrwam, adekwatności. Oczywiście super nastawienie, optymizm, wiara w siebie bardzo pomagają, ale wiara w siebie to nie jest wiara w siebie pięciolatki. Tamte marzenia i tamte deficyty to nie jest coś, co zaspokoisz teraz, przekładając to jeden do jednego, tak? I to, że ja chciałam być załogą G, latać i pomagać i ratować świat, to nie znaczy, że ja całą swoją energię teraz zainwestowałam w budowanie statku kosmicznego, tylko robię to na swój sposób. Po to są ćwiczenia z dzieciństwa, po to Was odsyłam do zasobów, żebyście ze swojego statku dla załogi G, jak ktoś jeszcze w ogóle pamięta ten serial, uczynili swój własny pomysł na życie, zrobili z tego coś, co jest Waszym autentycznym ja, co czujecie, co chcecie robić, żebyście się nie dali zdominować przez różne toksyczne zachowania, przez różne Wasze przekraczanie granic. Ale na Boga to musi być sensowne, odniesione do życia, a nie do kosmosu. Słuchajcie, Tym zamknę dzisiejszą kawę, będąc tak naprawdę bardzo optymistycznie nastawiona przed tą majówką. Korzystajcie z niej najlepiej, jak potraficie, w taki sposób, jak lubicie, tak jak chcecie, pamiętając, że wyjątkowość każdego z nas polega właśnie tak, Rociak, live będzie zapisany, jeszcze będzie na YouTubie i na Facebooku. Wyjątkowość każdego z nas polega na tym, na tej naszej autentyczności, a nie na porównywaniu się z innymi. Nie jestem autentyczna i wyjątkowa w stosunku do reszty, tylko wyjątkowa, bo taka właśnie jestem. Serdecznie Was ściskam, bardzo Was pozdrawiam i widzimy się prawdopodobnie za tydzień w poniedziałek i wtedy już sądzę, że będzie gotowa dla Was ankieta. Buziaki!